Dzisiaj się z Paniami widzieć. Jestem położną, prowadzę własną praktykę, w ramach której przygotowuję pary do porodu, prowadzę porady laktacyjne oraz wizyty patronażowe. Pracuję również w gabinecie fizjoterapii uroginekologicznej na warszawskim Wilanowie, Joami. I zajmiemy się dzisiaj pierwszą pielęgnacją noworodka. Tak naprawdę będzie to taki bardzo duży skrót do tego, ponieważ przez 20 minut no to wiedzą Panie, jakby jesteśmy w stanie przerobić tylko część tematów, bo normalnie na zajęciach zajmujemy się mniej więcej godzinę tym tematem, albo nawet i dłużej. Dlatego tak sobie pomyślałam, żebyśmy przeszły przez same Panie, Panie jest jedno, żebyśmy przeszli przez tak naprawdę przewijanie maluszka, kąpiel, pielęgnację kikuta i podnoszenie, ok? Zajmiemy się taką prawidłową pielęgnacją, ponieważ no, to, jakie pielęgnacje możemy się nauczyć oglądając wszelkie filmiki w internecie, no to nie do końca może być to dobra pielęgnacja. Przewijanie no, będzie dotyczyło każdego maluszka. To jest coś, czym będziecie się zajmować już tuż po porodzie. 2 godziny mamy kontaktu skóra do skóry, później przychodzi do Państwa położna, aby ubrać maluszka. I po tych 2 godzinach przechodzicie na położnictwo, gdzie jesteście w dużej mierze zdani na siebie, no i na pomoc tej położnej, która będzie z Wami i którą możecie prosić o pomoc, ale nie zawsze ta pomoc przychodzi sama od razu. Dlatego musicie wiedzieć mniej więcej, jak trzeba postępować od razu. Kiedy będziemy zabierać się do przewijania maluszka, dobrze mieć wszystko pod ręką. Nie zostawiamy babasa samego na przewijaku. Może nam się wydawać, że to jest maluch, który jeszcze nie potrafi się dobrze poruszać, ale prawda jest taka, że to dosłownie jest to sekunda i babas nauczy się obracać na boczki i może nam po prostu zlecieć. Tego nie chcemy. I tak, co nam będzie potrzebne do przewijania? Staramy się w domu nie używać mokrych chusteczek, tylko ciepłej wody. Dlaczego wody i dlaczego ciepłej? Dlatego, że mokre chusteczki są bardzo zimne. I często babasy denerwują się nie dlatego, że wycieramy im tą pupkę, czy dlatego, że są rozebrane, tylko w dużej mierze dlatego, że jest im po prostu zimno. Tak? Dlatego ta woda powinna być ciepła. Takim patentem troszeczkę na zorganizowanie sobie tej przestrzeni jest wlanie sobie gorącej wody do termosu i dolewanie w ciągu dnia. Bo też nie każdy ma dostęp do bieżącej wody w pokoju, gdzie się babasa przewija. Staramy się właśnie nie używać tych mokrych chusteczek, no chyba, że na wyjścia, prawda, no jakby to jest sytuacja, w której no nie będziemy z termosika sobie tam przelewać, dlatego, że jest też bezpieczniejsza dla skóry babasów. Dziewczynki mogą mieć również tendencję do sklejania się warg srogowych. Ciepła woda, po prostu woda, zmniejsza ryzyko, a mokre chusteczki zwiększają ryzyko sklejania się tych warg. Dlatego woda, nie chusteczki w domu, co nie? Mówię, że raz nie zawsze, czasem jak użyjemy, oczywiście nic się nie stanie, ale żeby to nie było reguła używania tych chusteczek. Tutaj mamy sobie wizytkę z wodą, płatki kosmetyczne i tak naprawdę użyłybyśmy jeszcze kremu do pupy, ale też nie za każdym razem, pewnie za każdym przewinięciem. I pamiętajmy, żeby nie był to krem z cynkiem, tylko krem taki do codziennej pielęgnacji. Dobrze? I tak, maluszek leży sobie na przewijaku. Czego nie robimy, pielęgnując malucha? Nie robimy czegoś takiego, nie łapiemy maluszka za stopy. Staramy się, aby każdy chwyt, wszystko co będziemy robić przy maluszku, tutaj w okolicy pieluszkowej, był wykonywany blisko jego bioderek. Tak? Jest to wtedy bezpieczny chwyt. Nie przyginamy nóżek do pupy. W 6. tygodniu życia, około tego 6. tygodnia, pójdziecie z waszymi maluszkami na USG stawów biodrowych. Chwytanie ich w ten sposób może wpływać na te stawy biodrowe niekorzystnie, więc tego nie robimy. Będziemy robić taką dźwignię, coś takiego. Tak? Bądź tak. I tak. Co jest bardzo ważne. Staramy się robić wszystko przy maluchach symetrycznie, czyli nie podnosimy zawsze w tą stronę nóżki, tylko raz tak, a raz tak. Ok? To jest naprawdę bardzo ważne z takiego punktu fizjoterapeutycznego, żeby nie tworzyć też u dziecka asymetrii. Jeśli będziemy zawsze robić coś jedną ręką, to druga strona może nie pracować prawidłowo.
mogą się tworzyć przykurcze asymetrie. I co też jest ważne? Bardzo ważne jest też obracanie maluszków na boki, czyli coś takiego. Na jeden boczek. I pamiętamy, żeby robić też to symetrycznie na drugi boczek. Czyli w przypadku zmiany pieluszki. Sunęliśmy ją sobie troszeczkę. Podnosimy nóżki do góry. I przecieramy pupę zawsze od góry do dołu. W ten sposób. A następnie, żeby wytrzeć plecki, obracamy bobasa na boczek i zawsze też od przodu do tyłu wycieramy tą dupkę. Hop. I na drugi boczek albo przy następnym przegnięciu ten drugi boczek bardziej aktywujemy. I hop. Dobrze. I tak. Pieluszkę zakładamy zawsze na suchą pupę. Nie jeśli ona jest jeszcze mokra, wiecie, taka po tej wodzie. Ona musi być już zupełnie sucha. Kremiku do pupy nie musimy używać za każdym przewinięciem. Może być to co drugie, trzecie przewinięcie. Smarujemy w pachwinkach, wargi sromowe bądź u chłopców troszeczkę niżej i w odbycie. Delikatnie. To nie są warstwy takie jak to się kiedyś robiło, nakładało się po prostu kremu taką warstwę o, tylko na palec naprawdę delikatnie. Podnosimy za bioderko. Dupka jest sucha i tak. Nasz maluch ma wywiniętą pieluszkę w ten sposób, z tego powodu, że wasze maluchy w brzuszkach, a możecie mi powiedzieć mniej więcej, w jakich jesteście tygodniach, powyżej 30, poniżej? Aha, czyli różnie. Okej, okay. Dobra. No, ale u każdego tak naprawdę wygląda to w takim razie podobnie, ponieważ bobas w brzuchu jest sobie tak. Hopa. I macicy, prawda? Ale to, co nas teraz interesuje, to jest dziecko. Tutaj przez pępowinkę, z łożyska płyną składniki odżywcze i tlen. W momencie porodu, kiedy pępowina przestaje tętnić, położna zakłada taką klamerkę na pępowinę, taki zacisk. Jest pytanie, czy tata ma ochotę przeciąć pępowinę. Jeśli ma ochotę, to przecina, jeśli nie ma ochoty, to nie przecina. I w szpitalu jesteście z taką klamerką właśnie przy tym pępku. I co się z tym stanie później? W dniu najczęściej wyjścia, czyli na około trzecią dobę, ta klamerka jest zdejmowana. Kiedy ona zostaje zdjęta, przy pępku, tutaj w okolicy pępka, zostaje taki, no dla świeżych rodziców wydaje się dosyć nieładnym elementem, taki strupek. I ten strupek to jest kikut pępowiny. Kikut pępowiny tak naprawdę to jest taka ranka, która musi się zagoić, strupek, który musi odpaść. Kiedyś zalecało się pielęgnację spirytusem, potem innym preparatem z alkoholem. Aktualnie zalecamy suchą pielęgnację pępka. Zaleca się przetarcie go gazikiem, takim namoczonym na przykład wodą. I tak, co jest istotne, nie przecieramy jedynie tego, co widzimy na pierwszy rzut oka, tak, jakby samego tutaj pierścienia, tylko musimy dotknąć, tak ciężko jest pokazać na lalce, łatwiej na zdjęciu, ale musimy odgiąć troszeczkę ten strupek, zrobić coś takiego z naszego gazika i wjechać tak naprawdę między ten strupek a skórę malucha. Tam może zbierać się ropa, może zbierać się krew. Nie chcemy, żeby doszło do zakażenia w tym miejscu, tak? Żeby to miejsce się zainfekowało. Dlatego bardzo istotne jest, aby to miejsce dokładnie wyczyścić. Jeśli zauważymy, że robi się czerwone obramowanie bądź nieładnie pachnie, ważne, aby skontaktować się z położną bądź z lekarzem, żeby ktoś ocenił wygląd tego pępka, tak? Czy na pewno wszystko jest w porządku. Ale jeśli jest wszystko tutaj w normie, to przecieramy sobie wodą, tak naprawdę zwykłą wodą i wycieramy później do sucha. Żadnymi specjalnymi preparatami. To, co możemy tutaj dodać, to jest nasze mleko. Ponieważ nasze mleko jest antybakteryjne i bardzo fajnie działa też na gojenie się tego pępuszka. I dlatego mój maluszek ma pieluszkę wywiniętą w ten sposób, żeby troszeczkę ten pępuszek ochronić i żeby miał on możliwość tutaj wysuszania się i oddychania. Okay? Sprawdzam również, czy te falbanki obejmują nóżki, żeby mi się tu siusiu nie wylało. Obracam jeszcze raz bobasa na boczek i sprawdzam, czy na przykład nie mam czegoś takiego, bo pupa będzie na całych plecach. Więc podnoszę do góry, już pokażę z drugiej strony. Obracam na boczek i patrzę, czy nie jest tak. Jeśli tak jest, to poprawiam. I chyba.
Czy do przewijania jakieś pytania macie? Wszystko wiecie. Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o pielęgnację tego deputatu mikrobiomowego, czy to jest przy każdym przewijaniu, czy to jest... Wystarczy około 2-3 razy dziennie. Koniecznie po kąpieli, po takiej jakby tej wieczornej pielęgnacji. Więc załóżmy, że no tak 3 razy dziennie, tak? I ten jeden raz po ta wieczorna pielęgnacja okazuje. Więc i to jest bardzo ważne, ale też nie przesadzamy z tym, bo wiem, że w wielu miejscach można usłyszeć, że tam 8-10 razy dziennie trzeba to myć. Niestety, no to jest tak jak rana, jak zdrowe. Jak było raz dziennie. Kiedy było? Raz dziennie. Ale kiedy to było? Bo jak miałam swoje dziecko. Okej. Okay, raz dziennie po kąpieli mniej więcej, żeby tam właśnie... Spirytusa? Tam... Tak, spirytusa. Mm-hmm. No, kiedy, no kiedy były inne. Ale było raz dziennie, żeby właśnie tam za mocno nie grzebać. Teraz ważne jest to, żeby przetrzeć nadmiar, który się tam zbiera, bo to naprawdę potrafi wydawać przeróżne zapachy. Tak. I ja często mówię nawet, że można bez wody, po prostu jak widzimy, że tam jest mokro, przetrzeć nadmiar tego, co się tam zbiera. I bardzo fajnie jest naprawdę zakropić też troszeczkę swojego mleka. Jaką wodę należy używać? Ma być woda przygotowana? Nie musi być przygotowana, tylko najłatwiej jest sobie tak to przygotować, że biorę sobie ten termos i po prostu ona jest w termosie przygotowana, więc dolewam do tej chłodnej i cały czas ma dobrą temperaturę. Ale ogólnie nie musi być, może być prosto z kranu. No. Ktoś jeszcze? Powiedz. Dobra. To tak. Zajmiemy się za chwilkę podnoszeniem i chciałabym, żebyście zobaczyli. I tak, mamy sobie malucha w brzuchu, każdy z waszych maluchów, a jest sobie gdzieś dwa maluchy? Nie, każda z pani ma jednego. Dobra. Ale tak naprawdę, czy byłyby dwa, czy jeden, to wygląda to podobnie. Na każdym etapie ciąży maluszek w brzuszku wygląda mniej więcej tak. Jeśli jest główką odwrócony do dołu, ułożony poprzecznie, miednicowo, w dowolnej pozycji, zawsze to jego ciałko jest zgięte tak w literkę C, nóżki i rączki są blisko siebie, tak blisko tej linii środkowej tutaj ciała. I tak, niestety pozycją, którą często widzimy, że dzieci są w niej noszone, jest coś takiego. Zwróćcie uwagę, że w dużej mierze ona odbiega od tego, jak bobasek wygląda w brzuchu mamy, tak? Tutaj jest nadmierna pionizacja kręgosłupa, czyli całe 9 miesięcy siedziałem tak, nagle muszę mieć plecy zupełnie wyprostowane. No niekoniecznie jest to dobre dla tego kręgosłupa. Dziecko nam o tym nie powie, ale my to będziemy wiedzieć, tak? Powinniśmy wiedzieć. I tak, nie wiesz, że jest to nadmierna pionizacja, to jeszcze maluszek, jest taki przewrost tego kręgosłupa, tak? Zamiast być przygięty, to jeszcze bardziej się wygina. I w tej pozycji też niefajne jest to, że maluszek ma możliwość odginania główki do tyłu, przez co też wzmaga napięcie tutaj w obrębie obręczy barkowej. Więc tak, staramy się z pozycji takiej nosić maluszka najczęściej w pozycji fasolki, czyli w takiej pozycji. I tutaj tak, główka przygięta jest do klatki piersiowej delikatnie, ale też nie za bardzo, żeby mógł maluszek oddychać, tak? Więc tutaj troszeczkę potylicą przyginamy tą główkę. Plecki zgięte są w literkę C, tak jak w brzuszku. Ręce są w linii środkowej ciała, a nogi, moja ręka łapie nogi w taki koszyczek, tak? I maluszek jest przytulony z jednej strony do mnie, z drugiej strony moje ręce przytulają mimo wszystko tego bobasa też do mnie i czuję się bezpiecznie, tak jak w brzuchu mamy. Staramy się maluchy nosić w tej pozycji jak najdłużej. Tak naprawdę jak najdłużej nam na to będą pozwalać, bo jak zacznie się już po prostu nudzić, niepokoić i denerwować, chcieć już oglądać świat, to będziemy musieli tą pozycję zmienić. Ale póki jeszcze się daje, to staramy się jak najdłużej w ten sposób dzieci nosić. I tak, jak tego bobasa odłożyć? Mamy sobie ten koszyczek tutaj z nóg, jedna moja ręka przejeżdża do bioderka, o, i trzymam teraz bobasa jedną ręką. Przytrzymuję troszeczkę główkę, ponieważ główka jest taką częścią ciała, która jest totalnie nieusztywniona, to na pewno wiecie, i po prostu lata jak na sprężynce, dlatego musimy ją przytrzymać. Będziemy zaczynać od dołu do góry. Zawsze głowa będzie ostatnim elementem, który będziemy odkładać. I staramy się robić to tak, żeby bobas był cały czas blisko nas. Hopa, hopa, hopa i
i na końcu główka. I odłożyłam malucha troszeczkę bokiem do podłoża, żeby cały czas widział miejsce, na które będę je odkładać. I przez to dzieci czują się dużo bezpieczniej niż odkładane w taki sposób. Tak? I tak samo niż podnoszone w taki sposób. W taki sposób też staramy się nie podnosić. A jak podnieść takiego bobasa? Najpierw będziemy obracać maluszka troszeczkę na boczek, w myśl tej zasady, w której też odkładaliśmy, że wtedy dziecko czuje się bezpieczniej i widzi podłoże, z którego podnosimy i gdzie idziemy mniej więcej. Więc obrócimy troszeczkę maluszka na boczek. I tak, moją rękę będę wsuwać pod główkę malucha i ja będę się do dziecka przytulać, przysuwać jak najbardziej, a nie przysuwać dziecko do siebie, ok? I tak, ja przytrzymuję troszeczkę już tego malucha swoim ciałem i moja ręka druga wjeżdża pod dupkę malucha i kropa. I od razu jesteśmy w fasolce. Wydaje się trudne, czy raczej nie? Nie. Wszyscy mówią, że tak. Okej. Tutaj też tą sylabię próbujemy zachować, żeby raz nie wziąć główką. Zdecydowanie, zawsze. W ogóle we wszystkich czynnościach, jakie wykonujemy przy dziecku. Czy to jest karmienie piersią, karmimy z różnych piersi, nie tylko ze względu na siebie, czyli na nasz kręgosłup, zastoje, ewentualne zapalenia, tylko też na symetrię dziecka, bo spędza się tak bardzo dużo czasu. Podnosimy na jedną, na drugą stronę. Nawet jak mówimy do dziecka, to też jakby odkładamy, jak odkładamy w łóżeczku, to odkładamy raz, żeby głowa była w jedną stronę, a raz w drugą, żeby, wiecie, często mamy, mówią, że tam główki są spłaszczone i tak dalej, ale to też w dużej mierze zależy od tego, jak to dziecko układamy. I będziemy się odkładać. Więc symetria zawsze. I co jest jeszcze ważne, mówimy do bobasa. Czyli też może nam się wydawać, że to jest takie na początku małe stworzonko, które nic nie rozumie, ale to poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do nas już się kształtuje i ważne, żeby przy każdych nawet takich drobnych czynnościach starać się ten nasz głos tutaj aktywować i troszeczkę do tego malucha mówić, żeby wiedział, że to nic się złego nie dzieje, bo dzieci naprawdę potrafią reagować na to samo przewijanie bardzo, nam się może wydawać, że negatywnie, jakby coś się złego działo, a bobas po prostu nie wie, co się z nim dzieje, bo wiecie, całe 9 miesięcy był zupełnie w innej pozycji, w innym miejscu. Było ciemno, ciasno, ciepło, dźwięki były inne i to wszystko jest tak, jakbyśmy byli rzuceni na głęboką wodę. Nam jest ciężko, ale temu człowiekowi też jest ciężko. I tak, mamy przewiniętego bobasa, wiecie, jak go podnieść, mniej więcej. Fajnie byłoby przećwiczyć, ale chociaż w teorii coś wiecie. I się wykąpiemy, dobra? To tak, co nam będzie potrzebne do kąpieli? Macie raczej takie klasyczne wanierki, czy jakieś inne? Takie klasyczne. To tak, będzie nam potrzebne. No, gaziki takie do przetarcia pępuszka. Co, macie jakąś inną wajenkę? Nie, na razie złe. Okej. No tak, no bo to zależy wszystko od zaawansowania też ciąży. Te wyprawkowe szaleństwa. I będą nam potrzebne takie gaziki. Może nam być potrzebna sól fizjologiczna do pielęgnacji oczek. No po kąpieli może być nam potrzebny krem do pielęgnacji pupy, pieluszka, ubranko i ręczniczek. Ok? I tak, ważne, co jest ważne? Nie trzeba aktualnie kąpać dzieci codziennie. To już pewnie, nieważne w jakim etapie jesteście, może już wiecie. Dlatego, że dzieci rodzą się pokryte mazią płodową. Ta maź płodowa jest dobra i chroni bobasy też przed powstawaniem chorób skóry w przyszłości. Dlatego im dłużej siedzi sobie już po porodzie w tej mazi, tym jest to, tym dla niego tak naprawdę lepiej. I nie zmywamy sztucznie tej mazi, pozwalamy jej, żeby bobas sobie w niej po prostu leżał. I tak, kąpiemy nie częściej niż co drugi, trzeci dzień. Nie ma konieczności codziennej kąpieli. I nie ma też konieczności kąpieli w szpitalu. Tak naprawdę jak już wyjdziecie do domu i na spokojnie ogarniecie się, to dopiero wtedy możecie tego bobasa wykąpać. I tak, od czego będziemy w ogóle zaczynać? Od nagrzania łazienki, bo normalnie w domu mamy temperaturę około 20 stopni, tam 21-22, to jest taka optymalna temperatura też dla bobasów do funkcjonowania, ale w łazience na czas kąpieli musi być naprawdę cieplutko, musi być około 26 stopni, a temperatura wody powinna mieć około 37 stopni, żeby bobasom nie było po prostu zimno, bo wychodząc z takiej ciepłej wody szybko się wychładzamy, tak?
tracimy ciepło przez skórę i wtedy jest wielki krzyk. I tak może być ten krzyk, ale troszeczkę zmniejszyć te dolegliwości, które mogą się potem pojawić, ten szok termiczny. Dlatego mamy cieplutko w pomieszczeniu, mamy cieplutką wodę. Najpierw polecam umyć buźkę, a potem całe mycie w panience. Dlatego będę brała troszeczkę wody na gazik i przecieram buźkę malucha. Ważne, żeby przetrzeć za uszkami i pod szyjką, bo tam się wlewa po prostu mleczko podczas karmienia. I tak, będziemy myć oczka. Jeśli oczka rozwijają, to używamy soli fizjologicznej albo swojego też mleka. Jeśli nie mają tendencji do robienia, może być to zwykła woda. Przegotowana też może być. Ja biorę troszeczkę soli. I tak, przecieram oczko od zewnątrz, przepraszam, do środka i biorę drugi gazik. I też przecieram od zewnątrz do środka. I co jest tutaj istotne? Jeden gazik, jedno oko i kierunek od zewnątrz do środka. Jeden gazik, jedno oko, dlatego żeby nie przenieść w razie czego infekcji z jednego oka na drugie. Może się zdarzyć zapalenie spojówek na jednym oku, więc niech już to jedno będzie chore. I w tym kierunku, bo najczęściej ropka zbiera się tutaj w kącikach, więc przecieramy do kącika, żeby ją wyciągnąć. Nie przecieramy po całym oczku. U dzieci karmionych piersią buzi nie trzeba w środku przemywać, chyba że chcemy, bądź jest karmione też mieszanką, to gazik na palec i przecieramy. Uszek czyścić w żaden sposób nie musimy, jeśli widzimy, że wylatuje, że tak powiem, woskowina, to możemy też gazikiem delikatnie wyciągnąć, ale nic tam nie brzmiemy. Ucho zdrowego dziecka się samo oczyści. I tak, mamy sobie przygotowany ręczniczek, mamy też tutaj pieluszki. Mam dwie, ponieważ jedną będę chciała położyć na dno wanienki, po to, żeby bobas się nie ślizgał. No i ręczniczek sobie rozłożymy, żeby już było gotowe. I tak, jeśli wypada dzień, że akurat się dzisiaj nie kąpiemy, to i tak stosujemy to taką codzienną pielęgnację, czyli jeśli wypada dzień, w który się nie kąpiemy, to dzisiaj mimo wszystko myjemy buźkę, myjemy rączki i myjemy pupę. Ok? Nie możemy tego odpuścić, bo wydaje nam się też, że ten bobas nic nie dotyka tymi rączkami, a dotyka nas, dotyka naszych ubrań i tak dalej. Musimy te rączki umyć. I tak, wodę mamy już w wanience. Jeśli chcecie użyć jakiegoś specyfiku mydła, czegoś w tym stylu, czy olejku, to dodajemy troszeczkę do kąpieli. Nie będziemy namydlać bezpośrednio malucha, tylko tutaj tak. Troszeczkę tutaj mieszamy z wodą i specyfik ten środek już jest w wodzie. Dobra, i będziemy się podnosić. Opa. Myślę tylko jak to, żeby to najlepiej widać. Może tak bardziej. Widzicie? Tam dalej czy średnio? Chyba, że podeszła już nawet nie. Chyba, że tutaj na środku postawię, ale też nie. Może chociaż tak, co? Najwyżej powtórzę za chwilę, dobra? I tak, tak samo będziemy zaczynać od dołu ciała i góra wchodzi na koniec do wody. Wszystkie nasze ruchy staramy się wykonywać powoli, tak żeby maluszek też miał możliwość zaadaptować się w tej nowej sytuacji, jaką jest woda. Ale powinno być to taki czas odprężenia, relaksu dla tego bobasa i nie stresujemy się tą sytuacją i nie stresujemy też. Jakby dzieci też czują nasze emocje, więc jak my będziemy przeżywać tą kąpiel, to też może być bardziej stresująca. Zaczynam od łóżek, robiąc coś takiego. I dopiero jak pupa spotka się z podłożem, to mogę te nóżki odłożyć. Wiecie co? A może zrobię to tutaj. To będzie chyba lepiej widać, prawda? To wiecie, że to co będę teraz robić, to będzie dotyczyło wanienki, dobra? Więc wjeżdżam nóżkami do wanienki. Hopa, sadzam dupkę malucha i w tym momencie jedna ręka przytrzymuje główkę, a druga przejeżdża, żeby złapać ramionko bobasa. I tak, wody jest gdzieś tyle, naprawdę dużo i kolejny taki trochę mit, można zakryć pępek, pępek można zamoczyć, a po kąpieli dokładnie będziemy go wysuszać, dobra? Hopa, przemywamy całe ciałko, i maluszek siedzi sobie na pieluszce, a możemy drugą pieluszką go przykryć. To też jest takie poczucie bezpieczeństwa. I też cieplej będzie. Przyjemnie. O! I przecieramy w ten sposób, tutaj po pieluszce.
Hopa, hopa. I te pierwsze kąpiele trwają naprawdę dosłownie 2-3 minutki. Jak nie krócej czasem. I wracamy. Załóżmy, że wyszłyśmy z wanny, idziemy z powrotem do naszego ręczniczka. Teraz Bobas prawdopodobnie będzie krzyczał, bo jest mu zimno, więc staramy się działać trochę szybciej. Hopa. Zawijamy Bobasa. I tak, nie trzemy tak jak siebie w ten sposób, tylko osuszamy delikatnie. Hopa. I mamy sobie tą tortillę burrito. Tak. Maluszek jest suchy i możemy się zabrać za ubieranie. Dobrze jest zdjąć też z tego mokrego ręczniczka. I tak. No zakładamy ubranko, które wybraliście na przykład do spania. Żeby założyć ubranko, to też jest istotne, że będziemy malucha obracać w trakcie ubierania. Będzie poznawał w ten sposób swoje ciało, także zaczynał rozumieć, że ma dwie rączki, dwie nóżki i tak dalej, bo na początku naprawdę nie zdaje sobie z tego sprawy. I tak, będę rolować rękaw jak skarpetkę w ten sposób. Wsuwam jedną rączkę na ucha. Hopa. I jedną nóżkę. To ubranko jest trochę na tego bobasa ciasne, ale chyba damy radę. I tak, kolejnym teraz momentem, właśnie elementem, będzie obrót malucha na boczek. Podsuwam sobie ubranko tutaj, o tak, dobra, żeby było mi potem łatwiej zrobić coś takiego. I od razu wysuwam ubranko z drugiej strony. Oczywiście dzieckiem tak nie kręcę w każdą stronę. Ale chciałam, żebyście zobaczyli z każdej. Dobra, znowu jak skarpetkę roluję. I rączka na rucha wchodzi do środka. Hopa. I hopa. No i najczęściej, najtrudniejszym elementem w całym ubieraniu jest połączenie wszystkich guzików ze sobą. Szczególnie dla tatusiów na początku. Ale mimo wszystko staramy się wybierać bodziaki kopertowe. Czyli zapinany w taki sposób bezpieczniejszy dla malucha, bo też w ten sposób zmniejszamy napięcie tutaj w obręczy barkowej, bo was nie musi napinać głowy tutaj właśnie tej okolicy przy ubieraniu. I pomagamy po prostu w prawidłowym rozwoju, sprzyjamy tej prawidłowej pielęgnacji. Dobra, przeszliśmy do ubierania i chyba słyszę, że musimy się streszczać. Czy macie jakieś pytanka? Możecie pytać o cokolwiek bobasowego. Nic, już wszystko wyczerpane? Tak, bo już domyślam się, że czas minął. Tak? Okej, to w takim razie ja bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam też na pełnowymiarowe zajęcia i na szkołę rodzenia i wizyty poporodowe.